Przed nami trzeci wyścig dzisiejszych zawodów. Wystartują w nim ze strony gospodarzy bracia Jabłońscy. Krzysztof Jabłoński, tor pierwszy, kask czerwony. Mirosław Jabłoński, tor trzeci, kask niebieski. Z toru drugiego Rosjanin Siergiej Darkin i z toru czwartego junior Janusz Kołodziej. Zawodnicy już w komplecie pod maszyną startową. Znak na wieżyczkę sędziowską. Znakomicie ze startu Siergiej Darkin, ale Krzysztof Jabłoński zamknął Rosjanina. Wyszedł na pierwsze miejsce. Teraz o drugą lokatę walczy Mirosław Jabłoński. Po nie najlepszym starcie zdołał przedrzeć się przed Kołodzieja, ale Siergiej Darkin był szybszy. On jest drugi tuż za Krzysztofem Jabłońskim. Jabłoński spojrzał, gdzie jest jego młodszy brat. Jak na razie na trzeciej pozycji przed juniorem Tarnowskiej Unii, drugi cały czas Siergiej Darkin, a więc jak na razie dwupunktowe prowadzenie, ale już nie zmieniło się to na remis, bo zawodnik Tarnowskiej Unii Janusz Kołodziej wyprzedził Mirosława Jabłońskiego i ponownie na torze w Gnieźnie remisowy układ wyścigu trzeciego na prowadzeniu Jabłoński przed Darkinem, Kołodziejem i Mirosławem Jabłońskim, który dał sobie wydrzeć jeden punkt. Ostatnie okrążenie rozpoczyna Krzysztof Jabłoński. Spojrzał, gdzie jest jego brat, ale Mirosław Jabłoński daleko, daleko za Tarnowianami na ostatnim czwartym miejscu, a więc w tym wyścigu Siergiej Darkin i Janusz Kołodziej wywalczyli dla swojej drużyny remis. Zwycięża Jabłoński, on zdobywa 3 punkty. 2 wywalczył Siergiej Darkin, 1 Janusz Kołodziej bez punktu w tym wyścigu. Mirosław Jabłoński, a więc 3-3. I po 3 rozegranych wyścigach 11-7 prowadzą gospodarze żużlowcy Pulsu Start Gniezno.